Państwu, jak już chyba wszyscy wiecie, jestem seniorem. Drogi Zbyszek ogłosił to, dziękuję bardzo, bo jestem bardzo dumny z tego. I cieszę się, że się nie pomyliłeś, że nie powiedziałeś ten starzec Józef Wance, starzec, ale że senior. Nawet nie użyłeś chyba tego słowa, więc ja powiem, że tak, jestem seniorem, jestem z tego bardzo dumny. I pozdrawiam wszystkich seniorów. Nie wiem, czy jeszcze ktoś tutaj jest w moim wieku, czy mniej więcej, ale proszę Państwa, to jest bardzo ważna sesja. Na spotkaniu Rady Programowej kilka miesięcy temu skupiłem się na tym temacie, dlatego że pomyślałem sobie, że tak dużo czasu poświęciliśmy przez te wszystkie lata na analizie potrzeb klientów. I zawsze mówiliśmy o tych przede wszystkim młodych, bardzo młodych, troszeczkę starszych. Natomiast nie za dużo o tych klientach, o których dzisiaj będziemy mówili. Myślałem, że właśnie to jest taki dobry moment, żeby powiedzieć, jest nas dużo, proszę o nas nie zapominać. Jesteśmy ważną częścią społeczeństwa. Na przykład w Stanach Zjednoczonych to ci, którzy w wieku 65 i ponad, to właściwie to jest taka najbogatsza grupa ze wszystkich grup wiekowych w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce. Są różnice, wiadomo, z kraju do kraju. Natomiast to jest dobry taki temat, żeby już ciągnąć na lata. To troszeczkę przypomina temat kobiety do przodu, walczcie o swoje prawa, my musimy was zauważyć i coś zrobić w tym kierunku. Mi się zdaje, że to jest taki proces, który nigdy się nie zakończy. I tak samo jak mówimy o usługach dla seniorów, to też jest taki proces, który nigdy się nie zakończy, bo zawsze to będzie żywy, inny, są zmiany zachodzące, więc zawsze trzeba będzie się na tym dobrze skupiać. I teraz tak. Demografia jest taka, jaka jest. Jak rozmawiam w swoim gronie z przyjaciółmi, 80 plus minus te kilka lat, to mówię, hura, hura, jest nas coraz więcej, jesteśmy siłą. Jest nas chyba, nie wiem, 24-25% chyba społeczeństwa w Polsce. Niedługo to, znaczy za, nie wiem, 20 lat, czy tam 22 lata, co to jest dla was 22 lata, będzie 40%, a może i 42%. Więc proszę zobaczyć, że górą seniorzy, no jest nas coraz więcej. Co to oznacza? No to oznacza, że wszystkie społeczeństwa muszą zacząć poważnie rozmawiać i myśleć o lepszej współpracy, żeby lepiej siebie zrozumieć i w jakiś sposób, żeby była taka sytuacja wygrana, win-win. Od razu chcę tu powiedzieć, że uważam, że w Polsce bardzo dużo już robi się w tym kierunku i broń Boże, proszę nie odbierać moich słów, że w Polsce w ogóle nie znamy tego tematu. Nie, sektor bankowy, ubezpieczeniowy bardzo mocno w to wchodzi i mnie się zdaje, że w niektórych przypadkach dorównujemy innym krajom. W innych krajach może zaczęto to dużo wcześniej, jest inna kultura, również ta finansowa, znowu Stany Zjednoczone, gdzie uczymy się już od dziecka, na czym polega wartość pieniądza i tak dalej. W związku z tym, jak ważne jest, żeby dbać o swoją starość, emeryturę. W związku z tym tam są programy, które organizują również i banki. Więc to są takie jakby konsorcjum. Prawnicy, bankowcy, rodzina i tak dalej. W jaki sposób pomóc obywatelom, którzy są w latach 30, 40, 50, żeby za 10, 15, 20 lat czuli się dobrze relatywnie, żeby w sensie stabilności finansowej. U nas jeszcze tej kultury nie ma, takiej mocnej, prawda? U nas w dalszym ciągu, rozpoczęły się różne takie programy edukacyjne. Ja rozumiem, że nawet i w szkołach, i banki to prowadzą, i inne instytucje to prowadzą, NGOsy i tak dalej, to pięknie, ale to zabierze dobre 10, 15, 20 lat, żebyśmy mogli powiedzieć, że społeczeństwo tym żyje. W związku z tym ja otrzymuję bardzo dużo na przykład pytań, dlaczego dla nas
definicja seniorów to jest w niektórych krajach to jest 50, 55+. No, ja jestem w ogóle zaskoczony, że w ogóle używa się słowo senior dla osoby, która ma 55 lat. No, bardzo przepraszam, ja chcę, żeby to było dla mnie zarezerwowane, a nie dla tych i tak dalej. Więc w związku z tym jestem zadowolony. Ale podobno tak to się robi na tym świecie, że to jest tak jakby przedszkole do emerytury. Czyli trzeba już poprzez tą zmianę w kulturze, podejściu, uczyć te pokolenia, które mają te 40, 50, 55 lat, co trzeba zrobić, żeby za 10, 15, 20 lat nie płakać później, z czego ja mam żyć, ale żeby coś zrobić konkretnego. Ale dużo społeczeństwa robi dla nich. I właśnie dlatego chciałbym podkreślić, że jeszcze wydaje mi się, bo być może się mylę, że w Polsce jeszcze jest za mało tego. Na przykład takie plany emerytalne. W Stanach, i to biorę swój przykład, to już mając te 20, 23, 25 lat, człowiek zaczyna myśleć, jak to będzie za te 40 lat. Co ja muszę zrobić, żeby potem żyć komfortowo. Ta idea, o której ja bardzo często mówiłem kolegom, przyjaciołom i w książce piszę też o tym, $1 per day, żeby oszczędzać, to nie jest takie po prostu hasło, aby sobie tak chcę. To po prostu chodzi o to, żeby w tej kulturze finansowej było coś, że trzeba oszczędzać na później, trzeba oszczędzać na lata przyszłe. I w związku z tym te plany emerytalne. Ci, którzy najlepiej na tym wychodzą w Stanach, to są ci, którzy pracowali nad tymi planami emerytalnymi z bankami. Przy pomocy banków, nie tylko, bo jeszcze prawnicy są potrzebni, rodzina jest bardzo potrzebna, bo ktoś musi wspierać, pomóc i tak dalej. Jest inaczej, jak podchodzi do tego 60-latek, a inaczej 80-latek, prawda? Choroby, więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Ale ci, którzy robią to na własną rękę, jakoś to będzie, bo ja sobie kupię mieszkanie albo coś i to już mi usatysfakcjonuje, to jest mała część, to jest 10, 12, 15%. To wszystko, więc to jest ciekawe właśnie, żeby zerknąć na to, zobaczyć, co można zrobić w Polsce, żeby coś takiego było. Różne plany oszczędnościowe, inwestycyjne dla naszych rodzin. To też jest to nie jest tylko to na dzisiaj, ale to jest na przyszłość. Dla dzieci, dla wnuków, dla siebie. Ja pamiętam, dam taki przykład, że jak syn się urodził, ja miałem 24 lata w Stanach Zjednoczonych i to przyszedł do mnie taki jeden agent z swoimi ubezpieczeniowymi i powiedział, no mam tutaj wspaniałe takie różne programy dla ciebie, tak, i to jest ubezpieczenie na twojego syna. No ja go prawie co nie zabiłem. Nie wyrzuciłem go z domu. Mówię, czyś ty zwariował, ja mam brać pieniądze, gdyby coś stało mojemu synowi, że on umiera czy coś takiego, to ja mam skorzystać? Ja mam mieć korzyść i tak dalej. No on zaczął tłumaczyć coś, że to nie rozumiesz tego i miał rację. Ja po prostu nie rozumiałem, o co tu chodzi. Ale proszę Państwa, ja bardzo często rozmawiam z przyjaciółmi, z kolegami tu w Polsce i ja też widzę, że oni dokładnie nie rozumieją, na czym polegają te wszystkie programy, te polisy. Bo jak stykają się z kimś, to na ogół to jest, żeby, no przesadzam, ale sprzedać, trochę wytłumaczę, ale tak tylko powierzchownie. Tutaj widzę, że dużo jest do zrobienia. Szczególnie jeżeli mówimy znowu o tej grupie, nie powiem 50+, tylko 65+, i dalej, żeby troszeczkę więcej nad nimi pracować. W niektórych bankach, w Kanadzie, w Stanach, ale również chyba i w Europie, to są nawet, przygotowują takie tabelki, co to znaczy fraud, co to znaczy, że tam ktoś może cię oszukać tu, tamto, żeby, co to oznacza, w jaki gdzie są te sygnały, co trzeba zrobić i tak dalej. To jest doskonała rzecz, którą rozdają po prostu swoim klientom, a oni robią no, takie segmentację klientów, bo senior seniorowi nierówny, prawda? W związku z tym trzeba robić segmentację. Ktoś, kto ma 60 lat, to nie jest to samo co 80 lat. I to bardzo, bardzo pomaga, ale co jest najważniejsze, to jest takie holistyczne podejście do życia seniora. To nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób coś zaproponować, zarobić na tym. Już nie mogę tak, żeby wycisnąć soki. Nie, ale żeby ten... Tu chodzi o to, żeby podejść do tego człowieka po ludzku i po prostu zobaczyć, na czym, gdzie są te potrzeby osoby, która ma 70-80 lat. Trzeba robić badania. Jak robimy, na przykład tworzymy produkty, usługi, może powinniśmy również zapraszać coraz więcej tych seniorów, żeby oni byli częścią tego procesu.
tak jak to robiliśmy z tym customer centric i z młodszymi klientami, prawda? Te warsztaty, które mieliśmy w laboratorium i się zaprasza ilość tam klientów, żeby oni reagowali, czy to idzie w dobrym kierunku, czy nie. Zróbmy to samo z seniorami. No. Testamenty. Więcej przykładów nie będę dawał, tylko to jest ostatni. Testamenty. No to jest coś, co jest nadzwyczaj ważne. Natomiast znowu, kto rozumie dokładnie, na czym to polega? Ja słyszę bardzo często, nie mam co się martwić, bo jest prawo, które mówi, jeżeli tak i tak i tak, to wszystko będzie rozdzielone i koniec. Od czasu do czasu czytamy w różnych magazynach testamenty na 3 strony. Uwaga, bo to. W Stanach też miałem to doświadczenie, że banki w to wchodzą. To znaczy banki wchodzą w ten cały proces edukacyjny swoich klientów. Zaprasza się klientów, żeby im wytłumaczyć, na czym to polega. Ma się prawników z zewnątrz i tak dalej. To jest super rzecz, którą można zrobić. Jakie są korzyści z tego? No, korzyści są takie, że ci, którzy mają najwięcej pieniędzy, tam przykład znowu USA, mówiliśmy, że ponad 50% to jest w rękach właśnie emerytów, może w Polsce jest inaczej, ale dużo, żeby oni zrozumieli, że ktoś o nich dba pod każdym względem, bo to wywołuje taką reakcję, mamy zaufanie do bankowców, a my tego potrzebujemy, żeby była taka reakcja na świecie, prawda? Przecież nie ma powodu, dlaczego oni mają nas nie kochać. My nic złego specjalnie nie robimy. Jeżeli coś źle wyjdzie, to niechcący. No w związku z tym warto coś takiego zrobić, bo to wzmacnia nasze relacje. A relacje, jak wiemy, są najważniejszą częścią komunikacji z klientem i to jest to, co powoduje, że możemy ze sobą współpracować. Są w niektórych instytucjach zagranicznych, być może w Polsce też nie wiem o tym, takie raporty na temat właśnie współpracy, pomocy dla seniorów, jako klientów w banku. Te raporty, proszę Państwa, są również przesyłane, te roczne raporty, są przesyłane do regulatorów. To jest coś tak, jak mówimy o, to jest część strategii, albo ESG raport, tam również jest część właśnie dedykowana usługom dla seniorów. W jaki sposób my wspieramy? Na pewno będzie coś takiego równouprawnienie dla kobiet, dla innych, w związku z tym również i dla seniorów. Ta debata, która za chwilę będzie miała miejsce, no będzie poświęcona najprawdopodobniej szczegółom i tak dalej, więc ja już nie chcę w to wchodzić, ale moje tylko takie ostatnie hasło to jest nie tylko, że proszę o nas nie zapominać, bo my się nie damy, żeby o nas zapomnieć, ale proszę nas traktować jak partnerów. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Witam Państwa bardzo serdecznie. No, temat jest ciekawy, wprowadzenie fenomenalne. Ja zresztą wrócę za chwilę do wprowadzenia, ale chciałbym najpierw zaprosić zacnych panelistów, dyskutantów. Jowita Michalska, założycielka i prezeska Digital University. Zapraszam na scenę. Marzena Rudnicka, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej OK Senior albo OK. I Artur Nowak-Gocławski, prezes Grupy ANG. Równocześnie redaktor naczelny i prezes Fundacji Nie Nieodpowiedzialni. Ja nie mogę nie nawiązać do wprowadzenia Józefa, fenomenalnego jak zawsze, ale z jedną rzeczą muszę się nie zgodzić. Józef nie kwalifikuje się na bycie seniorem, bo duch, umysł, serce kwalifikują go do zupełnie innej kategorii ludzi, a ponieważ już od dawna tłumaczę Józefowi, że 80 is the new 40, więc wydaje mi się, że jesteśmy w najlepszym dla mnie razie równolatkami, a prawdopodobnie jestem nawet starszy. PESEL to tylko ciąg cyfr. To nie PESEL świadczy o tym, jakim kto jest człowiekiem, ile ma energii, jak postrzega świat, tylko to, co w człowieku jest, w głowie, w sercu, w duszy. Także Józefie, na bycie seniorem jeszcze nie zasłużyłeś. Porozmawiamy o tym za 10 lat, dobrze? W 2007 roku bracia Coen nakręcili film, którego angielski tytuł brzmi No Country for Old Men. Tłumaczony na polski to nie jest kraj dla starych ludzi, nie jest to perfekcyjne tłumaczenie. Film dobry, ale z tych mocnych.
No ja chciałbym zadać takie pytanie zacnym dyskutantom. Czy Polska to jest kraj dla starych ludzi, czy też nie jest? Mamy sytuację niewątpliwie starzejącego się społeczeństwa. Mamy wyzwania wynikające z braku przyrostu naturalnego tak naprawdę. Mamy, a właściwie do niedawna, do wybuchu wojny, mieliśmy raczej restrykcyjną politykę imigracyjną. Czy to jest wielkie wyzwanie? Czy to może wpłynąć negatywnie na wzrost gospodarczy w Polsce, na konkurencyjność kraju? Co my o tym myślimy? Tu zasada w panelu jest taka, w przeciwieństwie do innych paneli, panie przewodniczący, panie prezesie, że nie będzie wyznaczania, kto ma mówić, będzie mówił ten, kto będzie czuł, że chce coś powiedzieć, a najlepiej, żebyśmy wszyscy byli dynamiczni i polemiczni. Dziękuję. Ja dzień dobry, się wyrywam od razu do odpowiedzi, ponieważ czy to jest kraj dla starych ludzi? Myślę, że taki kraj, jakim go sobie urządzimy, ponieważ albo już ktoś dziś nazywa się seniorem, tak jak pan przewodniczący sobie pozwolił, ale też się nie zgodzę, że słusznie, albo przy odrobinie szczęścia każdy z nas tym seniorem może zostać. Dlatego też to jest ten wkład od nasz osobisty, jednostkowy, ale oczywiście niebagatelne znaczenie ma tutaj to, co robią ci, powiedzmy, podmioty, które dostarczają nam usługi, produkty i tak naprawdę świat, który nas otacza. Bo my nie mamy wpływu na to, że lata nam lecą, że się starzejemy jako jednostki, ale każda z nas osób ma wpływ na to, żeby dopasowywać świat do wieku, do każdego wieku. I to, co jest największym wyzwaniem teraz i z perspektywy społecznej i ekonomicznej, to jest tak zwane włączenie, czyli to jest walka z tym ageizmem, czy już po polsku jest też pojęcie ageizmem, czyli wykluczeniem z uwagi na wiek, bądź czasem nawet dyskryminacją z uwagi na wiek. I na to wszystko nakładamy te pędzące technologie, o których tutaj za chwilę pewnie Jowita powie. I technologie rozwijają się szybciej niż się starzejemy. Co to oznacza? Że one nas zostawiają w tyle. Czyli siłą rzeczy nas wykluczają. A jeżeli nas wykluczają, nasz poziom jakość życia się obniża, ponieważ tracimy niejako samodzielność. Samodzielność w obsłudze tych digitalnych rozwiązań albo na przykład bez kasowych oddziałów w banku, gdzie raptem jesteśmy wrzuceni w konieczność korzystania z bankowości elektronicznej, a z tego nie umiemy tego zrobić. Czyli zostajemy tak naprawdę, jak to powiedziała jedna z seniorek, nam się świat zatrzaskuje przed oczami. W całym tym pędzącym świecie zmian najważniejsze jest, żebyśmy byli w stanie spowodować, aby zachować jak najwyższą jakość życia osób dojrzałych. Ja w ogóle używam pojęcia osób dojrzałych, nie osób starszych, bo myślę, że to jest takie fajniejsze. I teraz tak, jeżeli my przechodzimy, załóżmy, na emeryturę, to styl życia się nie zmienia. To znaczy nie budzimy się pierwszego dnia na emeryturze z etykietą emeryt i jesteśmy innym człowiekiem. Nie. My wnosimy styl życia, dlatego ten PESEL, o którym powiedział pan prezes, nie ma znaczenia. Metrykę zostawiamy w tyle. Jesteśmy tacy fajni bądź mniej fajni, jacy byliśmy przez pierwsze 60 lat. Budujemy zasób, w tym finansowy, tak jak powiedział pan przewodniczący, i ten zasób wnosimy na emeryturę. Zasób społeczny, zdrowia i finansów. I to jest nasz styl życia. I co nam może przerwać to prowadzenie tego stylu życia, które, czyli fajną jakość naszego życia? Utrata zdrowia lub stygmatyzacja zewnętrzna, czyli zaczynają nam firmy wytykać, że nie pasujemy do tego profilu klienta. Przestają nas zapraszać do procesu przygotowywania różnych usług czy produktów i po prostu jest grupa, no, daleko by szukać, grupa komercyjna kończy się na 49 roku życia. Wciąż to jest, drodzy państwo, skandal. A my dziś, już tylko na zakończenie, tylko dodam, że żyjemy dziś ponad 20 lat dłużej niż w latach 50., a wiek emerytalny jest wciąż ten sam. Więc nie pozwólmy sobie tego suwaka wieku przesuwać tylko na czas tak zwanej starości. To nieprawda. My jesteśmy w wieku 60 lat czy 70 bardzo zdrowi i bardzo obecni społecznie. Super. A jakieś inne głosy? Czy jesteśmy dobrym krajem dla osób dojrzałych? Dzięki, Marzena, za wprowadzenie tego terminu w odróżnieniu od seniora czy ludzi starych. No ja tak od razu może kontrowersyjnie trochę powiem, że beznadziejnym jesteśmy krajem dla starych ludzi generalnie. Biorąc pod uwagę akurat moją działkę, ja nie jestem jakąś super ekspertką w porównaniu z Marzenką od seniorów, natomiast obserwuję bardzo, po pierwsze, globalnie rozwój nowych technologii, tego, co się też między innymi dla seniorów robi.
I myślę, że my nadal nie rozumiemy, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym, albo te programy czy procesy, które prowadzimy, są bardzo jeszcze marne. Ja pamiętam, miałam 26 czy 7 lat, jeszcze pracowałam w branży reklamowej i zaproszono nas kiedyś na różne takie szkolenia do Monachium. I pamiętam, że byłam zaskoczona, bo rzeczywiście u nas grupy docelowe dla marketingowców kończyły się na 49 roku życia. Grupa docelowa była 16-49 i dzisiaj dokładnie tak w większości przypadków jest, że mimo, że, tak jak mówisz, zmieniła się chociażby to, ile żyjemy, nadal wydaje mi się, że polityka przechodzenia na emeryturę wynika głównie z tego, która partia chciałaby akurat to użyć jako argument wyborczy, a nie jest to związane z tym, ile rzeczywiście żyjemy, do kiedy jesteśmy aktywni. Jeśli chodzi o nowe technologie, to na przykład Japonia jest bardzo fajnym przykładem rozumienia, że jest mocno starzejącym się społeczeństwem. Oczywiście oni zaczęli być wcześniej tym społeczeństwem, mają trochę inne problemy. Chiny, bardzo też dobry temat. Chiny mają taki problem, że seniorzy mieszkają zazwyczaj w mniejszych miejscowościach, co najmniej 2000 kilometrów od swoich dzieci. I tam nowe technologie są, jakby ich rozwój jest powodowany między innymi tym, że na przykład ci młodzi ludzie fundują taką zdalną, powiedzmy, opiekę zdrowotną swoim rodzicom, czyli bardzo mocno jest rozwinięta na przykład robotyka związana na przykład chociażby z podawaniem leków. Ja ostatnio usłyszałam od znajomego lekarza zajmującego się osobami dojrzałymi, który powiedział, że 80% śmierci w wieku dojrzałym powodowane jest niewłaściwym przyjmowaniem leków. Widziałam, że to są takie statystyki i na przykład w Chinach to jest super dobrze adresowane. To wcale nie jest jakaś taka mega niedostępna technologia. No, z tego, co wiem, w Polsce się takich rzeczy nie prowadzi, nie ma tych pieniędzy również. Ale coś się zaczyna dziać. Edukacyjnie bardzo ciekawe rzeczy dzieją się na przykład oddolnie. Jest taka ciekawa pani, mądra babcia, która ma 300 tysięcy osób obserwujących na Facebooku. To są głównie seniorki, jeśli też część pewnie seniorów. Ja byłam dwukrotnie gościem jej Silver TV, którą ona prowadzi kompletnie oddolnie, samodzielnie, samoczynnie. Cały to jest program telewizyjny i te wszystkie seniorki, myślę, że te zasięgi w tej grupie wiekowej ma lepsze niż, na pewno niż TVN, mam nadzieję, że również lepsze niż TVP. I ona tam część edukacyjną prowadzi naprawdę fajną i okazuje się, że te osoby się edukują, że te osoby są chętne, że te osoby się rozwijają. Ja byłam tam rozmawiać o fake newsach, ostatnio rozmawiałam o dezinformacji, rozmawiałam o całej tematyce cookiesów, prywatności w internecie, więc bardzo dużo tych wątków się przesiewa, więc można to robić. Natomiast mam wrażenie, że systemowo w Polsce bardzo niewiele się dzieje. No i oczywiście też cały ten temat, znowu wracam, zdrowotny. No do tego starzejącego się społeczeństwa medycznie, zwłaszcza po pandemii, zupełnie nie jesteśmy przygotowani. Tak mówiłeś, Przemku, 80s, New 40 w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej, w której ja mam dużo relacji z racji bycia częścią Singularity University, jest taki projekt, który się nazywa 100 is New 60 i wszyscy szanujący się z najbogatszej listy ludzi na świecie mocno inwestują bardzo dużo pieniędzy w te projekty. Tam jest zdiagnozowanych 20 czynników wpływających na starzenie się organizmu, z czego w 10 z 20 przypadków już medycyna i nowe technologie potrafią przynajmniej częściowo zatrzymać te procesy, jeżeli nie, niektóre cofnąć. Myślę, że w Polsce jesteśmy bardzo daleko od tego, ale trochę się zaczyna dziać. Są jakieś pierwsze agencje marketingowe, tam jakąś nawet gazetę dedykowaną dla seniorów. No właśnie, jak wchodzisz w taki wątek, to we mnie zawsze budzi się taki naturalny opór. Czy rzeczywiście powinny być dedykowane rozwiązania dla seniorów? Czy to nie jest traktowanie seniorów jako, powiedzmy, specyficznej, wyodrębnionej, żeby nie rzec gorszej kategorii ludzi? A może powinniśmy myśleć o seniorach tak, jak myślimy o ludziach nominalnie młodszych i tyle, i pomóc im funkcjonować w tym bardziej, bardzo szybko zmieniającym się nowoczesnym świecie na równych prawach. Pierwsze, myślę, że jakby to zróżnicowanie w ogóle technologiczne i te
to pokoleniowe, to nie jesteśmy pierwszym pokoleniem. To się nie dzieje dzisiaj, to się działo od zawsze w ogóle, więc każde następne pokolenie pewnie ma problem, czy poprzednie nadgonić te zmiany. I pewnie jak wprowadzano prąd, to elektryczność to też było przepaścią dla wielu ludzi, czy pierwsza rewolucja przemysłowa. Tak, to pewnie na pewno to przyspiesza. Natomiast myślę sobie, że jak odpowiadając też na twoje pytanie, czy jesteśmy krajem dla starszych ludzi. My jesteśmy w ogóle nie jesteśmy krajem dla ludzi, którzy są słabsi. Znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że Józef jest słabszy, bo Józef jest akurat w kapitalnym. Jest po prostu jest w sile wieku i nie myślę o tobie Józefie jako o seniorze. Natomiast w takim sensie, że cały czas mamy ten etos koncentrowania się na tych silniejszych, na sukcesie i nie radzimy sobie z dostępem do wielu usług dla osób z niepełnosprawnościami, nie radzimy sobie z organizowaniem dostępu do produktów i włączeniem technologicznym osób w sile wieku, w związku z tym to w ogóle generalnie problem również też młodych ludzi, tak, którzy nie mają wystarczająco wiedzy ekonomicznej. Tak. I więc tak, zwróćcie Państwo uwagę, że tam, taką analizę widziałam parę dni temu, że prawie 2 miliony Polaków jest wykluczone finansowo z systemu bankowego i pozabankowego, z brakiem dostępu do koncesjonowanej, powiedzmy, pożyczki, dlatego że sobie sprawiło jakiś problem wcześniej i nikt nie potrafi w tym pomóc. W związku z tym też są wykluczeni z produktów finansowych. Więc tych wykluczeń różnych mamy bardzo dużo, a seniorzy są, moim zdaniem, tylko tego częścią. Dziękuję. Ja bym chciał, żebyśmy tak skoncentrowali się na dwóch aspektach, jeśli chodzi o ludzi dojrzałych. Pierwszy to ludzie dojrzali i klienci sektora finansowego. Jesteśmy na Banking and Insurance Forum, nie możemy o tym zapominać, bo byliby tu tacy, którzy mieliby do nas żali pretensje i słusznie. Ale drugi aspekt to ludzie dojrzali, a rynek pracy. Ten szczególnie, muszę przyznać, mnie fascynuje, no bo mamy sytuację rynku pracownika, mamy sytuację zmian pokoleniowych, zupełnie innego podejścia ludzi młodych do pracy jako takiej, do etosu pracy. Mówimy o zjawisku big departure, czy jakkolwiek to się nazywa, czyli tych great resignations, różne nazwy się pojawiają, a równocześnie na rynku istnieje mnóstwo dojrzałych, super doświadczonych ludzi, którzy chyba w dalszym ciągu mają problem, żeby na tym rynku pracy zaistnieć. I mam wrażenie, może mylne, oby mylne, że w dalszym ciągu wielu pracodawców poszukuje kandydatów z gatunku minimum 10 lat doświadczenia zawodowego, studia w Polsce, studia za granicą, minimum 5 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich i wiek do 30 lat. Tak? Takich ludzi, których prawdopodobnie w ogóle nie ma. No i co z tymi, którzy są, nazwijmy to umownie, 50+. Jakie są ich szanse? Czy tu coś się dzieje? Jak myślicie? Może najpierw nawiążę do tego klienta jeszcze, też żeby skalę poczuć. Skalę tego siły klienta, tego srebrnego, tak to nazwiemy. Weźmy osoby 60+, które według ustawy o osobach starszych w Polsce to są osoby starsze, czyli każdy, kto skończył 60 rok życia z osobą starszą według ustawy. Ponad 9,5 miliona, co oznacza, że gdyby polskie osoby starsze założyły swój kraj, to ten kraj miał być więcej mieszkańców niż każdy z 1/3 krajów Europy. To jest skala naszego rynku. I teraz pytanie, czy się pochylić nad tym klientem? Już sobie odpowiedzieliśmy na to pytanie. I teraz druga kwestia. Ta jakość, o której rozmawiałam, to poczucie, że dajemy radę, że rozumiemy, co do nas mówi doradca, że rozumiemy umowę, że jesteśmy w stanie w ogóle obsłużyć bankomat. To jest ta jakość, komfort życia tego człowieka, ale z drugiej strony patrzymy na tak zwany interes banku, czyli optymalizacja obsługi tego klienta i przede wszystkim, czy on nam w ogóle w tym banku będzie mógł być w stanie naszym klientem, jeżeli będziemy rozwijać się w szybkim tempie, czy my nie pogubimy po drodze tych klientów tak w ogóle. Czyli też proces optymalizacja mam na myśli tak, czyli oszczędność czasu, czyli żeby obsługa klienta dojrzałego zajmowała mniej więcej tyle czasu, co osoby młodszej, ale z drugiej strony, żeby tak zwana skuteczność załatwienia sprawy w banku była podobnie wysoka. I to jest poważne wyzwanie dla banków i tutaj już pierwsze kroki są robione, ale to jest duża rzecz. Natomiast rynek pracy, tutaj to trudno w ogóle mówić o nawet osobach dojrzałych, dlatego że osoby już w okolicach 50 roku życia zaczynają być stygmatyzowane i wypychane z rynku pracy. I niestety na to wszystko wchodzą stereotypy. To znaczy nawet jeżeli są pewne stanowiska
to osoby w wieku 50+ uważają, że na te stanowiska nie będą aplikowały. Potem druga wąska bramka to są firmy headhunterskie, które po prostu nie przynoszą tych CV do swoich zleceniodawców osób 50+. A później już jest tylko gorzej, czyli umiejętność rozmów rekrutacyjnych, później cały system rozwoju. My w ogóle pracowaliśmy taki świeży program, który się nazywa Dialog Pokoleń, który właśnie dokładnie tym się zajmuje i my jesteśmy totalnie na początku drogi w Polsce i mamy jedne z najgorszych wskaźników europejskich, jeśli chodzi o indeks aktywnego starzenia, który mierzy aktywność zawodową osób 55+. Za nami jest Rumunia i Bułgaria. Więc my mamy tak strasznie dużo do zrobienia i znowuż tutaj Jowita wspominałaś o Japonii, że właśnie tam bardzo często widzi się doradcę na przykład w banku, który jest osobą dojrzałą, dlatego że dużo klientów jest w wieku właśnie osób dojrzałych i oni świetnie ze sobą komunikują. I wtedy on znacznie mniej szkoleń potrzebuje i ubierania się w kombinezony geriatryczne i inne rzeczy, żeby zrozumiał potrzeby tego klienta. Więc ta symetria jest super i się po prostu opłaca. Tak, też do tego rynku pracy nawiążę. Wydaje mi się, że, bo teraz tak optymistycznie chciałam. Tak. To jest potencjał do tej zmiany. Dlatego, że rynek pracy, nasz dzisiejszy mówisz, jest rynek pracownika. Tak, mamy oczywiście wielki ciąg na młodych, tak zwanych digital savvy ludzi, których jest po pierwsze niedużo, którzy dość często zmieniają miejsce pracy i co jest nie jakąś tam cechą ich fochowatą, tylko że po prostu próbkują jeszcze w swoim życiu, są na tym etapie, w związku z czym budując z kolei firmy, które są cały czas w procesie transformacji, które są cały czas jedną wielką zmianą, my musimy mieć różnego typu pracownika, zwłaszcza duże organizacje, bo musimy mieć tych młodych ludzi, ale musimy mieć tych powiedzmy 50-latków, którzy umówmy się, no technologia jest z nami 25 lat, to są też ludzie, którzy niekoniecznie są zupełnie odrealnieni od świata technologicznego czy biznesu. Więc w związku z czym dzisiaj możemy mieć 4 pokolenia w rynku pracy, i wiele organizacji na świecie w ten sposób już próbuje budować te struktury. Po pierwsze, ci ludzie się świetnie od siebie nawzajem uczą. Ci na dole może wnoszą powiew świeżości, ale z drugiej strony bardzo szybko od nas uciekną. Bardzo często uciekną dokładnie w momencie, kiedy już się od nas wszystkiego nauczyli. Więc posiadanie pracowników wyłącznie w tej grupie wiekowej nam się fizycznie za chwilę nie będzie opłacało. Ja lubię biznes pod tym względem, że przynajmniej wiadomo, o co chodzi, jak się opłaca, to się opłaca, jak się nie opłaca, to się nie opłaca i tym językiem można z biznesem rozmawiać. Z drugiej strony właśnie te osoby starsze są świetne doradczo. Poza tym, jeżeli nasi klienci zaczynają w 25, 30, 40% być właśnie grupą seniorów, to też te osoby będą w stanie adresować potrzeby mniej lub bardziej swojej grupy. Stąd, ponieważ dzisiaj umówmy się, że technologia idzie w kierunku lepszej użyteczności, dużo łatwiejszych interfejsów, dużo łatwiejszej absorpcji, tak, i nad tym pracuje się mocno, to osoby z podobnej grupy docelowej lepiej nam pomogą zaadresować te potrzeby. Tak? No akurat właśnie nawiążmy może do bankowości, skoro jesteśmy na tej konferencji bankowości. No umówmy się, mamy bardzo dużo do zrobienia dla seniorów, bo mamy bardzo dużo nadużyć na seniorach zrobionych. Wielu seniorów, nawet takich z mojego środowiska, nagle okazało się, że mają kredyt konsumpcyjny dodatkowy, o którym nie wiedzieli, mimo że z emerytury ich było stać na wszystko. Ale okazało się, że jakiś usłużny doradca, który chciał sobie tickboxa zrobić i zrobić plan, taki im kredyt, że tak powiem, dodatkowo doradził, który był im niepotrzebny. Więc po pierwsze ta część edukacyjna, która też bardzo dobrze będzie szła, jeżeli będą tam też ludzie w ich wieku albo przynajmniej gdzieś w okolicach. No i wydaje się, że bankowość w ogóle ma taki dług do seniorów, który powinna wykorzystać, by dodatkowo jeszcze nad tą edukacją senioralną się pochylić. A na koniec chciałbym tylko jedno zdanie takie, że bardzo ważne jest to, żeby patrzeć też na sposób myślenia. My w Digital University robimy kilkanaście wykładów, warsztatów tygodniowo dla różnych grup docelowych i przyznam szczerze, że czasami ten tak zwany mindset seniora jest ciekawszy i bardziej odważny niż człowieka 20 lat młodszego. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Także tak. Dzięki. Arturze? Znaczy ja uważam, że nie umiemy pracować wielopokoleniowo i mimo rozlicznych konferencji, deklaracji i artykułów, jak to włączamy ludzi do pracy, wolimy zatrudnić, ja mówię generalnie, młodego człowieka, który będzie pracował efektywniej. Będzie mieć
szansę. Tak, ale na szczęście, tak, to właśnie chciałam powiedzieć, się z tobą zgadzam, że za chwilę nie będziemy mieli wyjścia, po prostu będziemy się musieli tego nauczyć, bo z jednej strony będziemy oferować usługi przeróżne osobom starszym, a i specjaliści w naszej firmie, którzy to będą rozumieć, nie będą może rozumieć technologii, w związku z tym będziemy tworzyć zespoły, które są wielopokoleniowe i w ten sposób będziemy mogli coś zrobić. Natomiast chciałem też powiedzieć jedną rzecz, że myślę, że przy w ogóle podejściu do osób, chociażby do seniorów też, jest ważną kwestią takie zmiany paradygmatu w ogóle biznesu w takim sensie, szczególnie branży finansowej. Ja całkiem niedawno konferencję pamiętam, w której cieszono się z tego, że seniorzy są bardzo dobrym klientem dla banku i dlatego, że po prostu solidnie spłacają swoje zobowiązania, bo są honorowi. I to był w ogóle powód bardzo fajny, atrakcyjny potencjał rynkowy, natomiast tam się w ogóle nawet nie zamknięto na ten temat, że oni wymagają też większej uważności pod kątem informacyjnym, pod kątem antymissellingowym, to w ogóle gdzieś było z boku. Więc myślę, że szczególnie to branży finansowej dotyczy, że no my musimy myśleć o sobie w kategoriach pewnej roli społecznej, służebnej wobec seniorów też. Absolutnie tak, użyłeś słowa mis-selling i to też jest wątek, o którym warto pamiętać. No, na bankach i zresztą w wielu innych firmach ciąży absolutny moralny obowiązek, żeby tego mis-sellingu nie było, a w stosunku do osób dojrzałych nie było w szczególności, tak? Bo no, to jest po prostu fundamentalnie nieetyczne, ten przykład z kredytem konsumpcyjnym jest właśnie takim przykładem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, edukacja. Wydaje mi się, że banki mogą sporo robić, niektóre robią, może mogłyby jeszcze więcej, pomagając osobom dojrzałym nawigować w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. I tu dylemat jest taki, czy banki powinny utrzymywać tą, powiedzmy, infrastrukturę z minionej epoki, bo mają w dalszym ciągu dojrzałych klientów, czy raczej powinny pomóc tym klientom odnaleźć się w tym świecie, który się zmienia i trudno, niezwykle trudno to zatrzymać. Ja mam w domu taki przykład, moja mama, blisko 80-letnia, przez lata nie chciała mieć smartfona, bo obawiała się, że sobie z tym nie poradzi. Ale w pewnym momencie zrozumiała, że jak ona nie ma smartfona, to nie może dostawać zdjęć wnucząt swoich. No i od pewnego czasu ma smartfona, dzięki wnuczkom ogarnia tego smartfona całkiem sprawnie, gra w gry w online, wysyła wiadomości WhatsAppowe, można. Nigdy nie była technologicznie osobą zaawansowaną. Ja uważam, że człowiek uczy się całe życie i wspólnymi siłami możemy seniorom pomóc istnieć komfortowo w świecie digitalnym. Zgadzacie się? Absolutnie tak. I generalnie to słowo pomoc lub zainspirowanie to jest taki klucz w zależności, czy ten ktoś jest osobą, która chce żyć na czasie niezależnie od wieku, lub osobą konserwatywną, która uważa, że już nie musi. Czyli albo pomagamy, albo inspirujemy, ale rola banków absolutnie tutaj jest podstawowa i powinna włączyć. I pamiętajmy, że ten proces zapoznawania się z technologiami to jest trochę tak, jakbyśmy wyjechali do obcego kraju, weźmy Chiny, i otacza nas cały czas ten język, ale my niczego nie rozumiemy, bo nikt nas nie nauczył tych pierwszych podstawowych 20 słów. Ale jak już włożymy tę nogę w drzwi, to potem raptem się okazuje, że my cały ten świat rozumiemy, że wow, że nawet nie wiemy, kiedy się uczymy. Jeżeli taka osoba, która nie korzysta z tych nowych technologii, jest wprowadzana przez takiego doradcę w banku stopniowo, czyli na przykład on jej pokaże w ogóle, jak wygląda na tablecie na przykład, jak wygląda taka strona internetowa, gdzie można to swoje konto podejrzeć. I on już zrobił pierwszy krok. Później może mu pokazać, jak on sam może podejrzeć w to konto, ale nie musi uczyć go od razu samodzielnego zrobienia przelewów i tak dalej. Ale powie, wie pan co, będzie pan mógł zajrzeć, czy już przyszła emerytura. I on powie, fajnie, ja mam poczucie sprawczości, ja będę wiedział, czy emerytura już mi przyszła na moje konto. A potem może powiedzieć, to wspólnie możemy, ja panu pomogę, ustawić stały przelew na przykład za jakąś stałą opłatę, który będzie sam się robił i będzie pan mógł sobie sam podejrzeć, czy ten przelew już się zrobił. I to jest to stopniowe oswajanie, gdzie przychodzi moment, gdzie ten senior później jest w stanie kupować też w różnych, wiecie, witrynach internetowych i tak dalej, czyli zaczyna być normalnie takim fajnym konsumentem też w e-commerce i to jego życie nabiera nowej jakości. On naprawdę po tym włączeniu osoby, które się nauczyły, jak to mówią, internetu w wieku 70 paru lat, on mówił, jak ja mogłam żyć całe życie bez internetu. To się jakość życia radykalnie zmienia i naprawdę PESEL, metryka tu nie mają znaczenia, ale wyciągnijmy rękę i krok po kroku oswajamy
nie wymagajmy od razu pełnych kompetencji. Bądźmy cierpliwi, nie dążmy za wszelką cenę do maksymalnej efektywności kontaktu, nie wyznaczajmy sobie, że on musi trwać x minut, bo potem już jest nieefektywny, bo to potem zaprocentuje. Artur ma smartfona, zawsze miał i chyba chce zrobić z niego użytek, prawda? Tak. A coś wyczytałem dzisiaj w Tygodniku Powszechnym, siedząc na konferencji tutaj dzisiaj, wcześniej. I jest artykuł o takim impulsywnym kupowaniu i przede wszystkim na kredyt. Jest taki wątek. Ten, kto wymyślił raty przez internet, powinien smażyć się w piekle. Kiedy kredytów udzielano jeszcze w sklepie, człowiek musiał się przynajmniej wyspowiadać pracownikowi przy biurku i czekać na decyzję. Ekscytacja mieszała się z poczuciem lekkiego upokarzenia. Teraz wszystko odbywa się w kilkadziesiąt sekund, do tego z domu. Można siedzieć w brudnym dresie, chrupać chipsy, zapijać browarem i zadłużać się na 1000. Pozornie może nie pasuje do tematu tego panelu, natomiast jakby pomyślałem o tym cytacie ze względu na wszystkie niebezpieczeństwa, jakie czyhają nie tylko dla seniorów, ale o słabszej wiedzy ekonomicznej w tej migracji internetowej, cyfrowej, które tak dużo dzisiaj się mówiło i tak się bardzo cieszymy, że mamy doświadczenia klientów w nowym świecie, ale mam wrażenie, że wciąż nie mamy wystarczających mechanizmów zabezpieczających klientów przed złymi decyzjami finansowymi. Czy też mis-sellingiem, który wciąż występuje. Ja myślę, że dotknąłeś jeszcze innego wątku. W moim głębokim przekonaniu poziom wiedzy ekonomicznej i finansowej jest w Polsce dramatycznie niski. W każdej grupie społecznej i zawodowej z małymi wyjątkami. Efektem tego są narodziny przeróżnych idei typu administracyjne ograniczenie stóp procentowych, zamrożenie rat od kredytów na poziomie sprzed 2 lat i inne tego typu dziwolągi. Myślę, że na tego typu forum też powinniśmy jasno dawać odpór pomysłom, które wypaczają fundamenty gospodarki wolnorynkowej i grożą poważną katastrofą całego rynku. Ale to jest jakby inny wątek, nie o tym jest panel. Wróćmy jeszcze na chwilę do zatrudniania osób 50+, no bo podobało mi się bardzo stwierdzenie, że musimy myśleć takim językiem korzyści dla firm. Nie masz alternatywy, tu masz doświadczenie, masz lojalność, masz zaangażowanie, ale jak moglibyśmy dotrzeć do firm inaczej niż dając własny przykład? Mam jakieś pomysły, jak spowodować, żeby ten rynek pracy zaczął przygarniać osoby dojrzałe z pasją, przekonaniem i zapałem? Ja lubię w dzisiejszym ciekawym świecie data-driven approach, czyli podejście w oparciu o dane. Jak sobie popatrzymy, mamy na przykład w Singularity takie ciekawe badania, które globalnie badają, jak się zmieniają w ogóle nastawienie pokoleń w świecie stabilnym i w świecie chaosu. No nie trzeba tu chyba na tej sali komukolwiek tłumaczyć, że w świecie chaosu żyjemy od jakiegoś czasu i raczej się to nie zmieni, przynajmniej do końca 2030, potem zobaczymy, czy jeszcze będziemy. To jest tak, że pokolenie seniorów, które było zazwyczaj myślące o emeryturze w tej części Europy bardziej, czy starczy do pierwszego w tam lepszej części Europy, czy tu na wakacje, czy tam na wakacje, to dzisiaj głównym takim driverem seniora jest obecność w mediach społecznościowych, i obecność w przestrzeni e-commerce'owej, dlatego że to spowodowało, że pandemia tak naprawdę otworzyła pewne drzwiczki w głowach nas wszystkich i nie tylko, żeby przeszliśmy na zdalną pracę, ale seniorzy przeszli do online'u. I ten pierwszy krok jest już zrobiony, bo oni w tym online są rozgoszczeni. Po pierwsze pozbawiliśmy ich kontaktu z kimkolwiek, więc którykolwiek z seniorów, czy młodszych, czy starszych miał rodzinę, Przemku, powiedziałeś w przykładzie swojej mamy, no to też się prawdopodobnie między innymi dlatego zdarzyło, że nie mogła mieć z wami kontaktu przez jakiś czas, prawda? I wiele takich osób jest, więc jak popatrzymy dzisiaj na tym, kto jest heavy userem, takie polskie sformułowanie, Facebooka, to największa grupa na Facebooku dzisiaj jest 45+. W związku z czym to jest potencjał, pewne otwarcie do pracy z tymi grupami. Też warto się przyjrzeć, jak patrzę na trendy, które się na świecie przesączają, to często zerkam na przykład na Netflix, dlatego że tam wątki budowane w filmach i w serialach, one przesączają właśnie to, jakie trendy się buduje. I zobaczcie Państwo, ile na przykład jest teraz
właśnie seniorów w serialach albo filmów, które pokazują młodą osobę, która buduje jakiś świetny biznes i jaka fajna sytuacja się dzieje, kiedy ona zatrudnia osobę właśnie na emeryturze, która gdzieś tam ją wspiera w rozwoju biznesu. Tego też jest coraz więcej i to są takie trendy, które się będą przesączać społecznie, bo jak obejrzeliśmy coś w filmie, to potem nagle zaczyna nam kiełkować, że to może jest dobry pomysł. Ja tu tak chciałem taką historię własną krótką opowiedzieć, że parę lat temu miałem okazję być w centrali Google'a w Mountain View w Kalifornii. Pierwszy raz tam byłem, miałem cały dzień spotkań i tak sobie myślałem przy tymi spotkaniami, że za chwilę zobaczę mnóstwo super młodych ludzi, takich bardzo szybkich, dynamicznych. Jakież było moje zdziwienie, gdzie właściwie każda z osób, z którymi się spotykałem, miała siwe włosy. To byli dojrzali ludzie, kobiety, mężczyźni w firmie, która uchodziła i dalej uchodzi za no, taki top technologiczny. Tam to zrozumiano. Ja mogę też powiedzieć z pewną dumą, że właśnie dostałem SMS-a od swojego znajomego 55, który właśnie potwierdził, że przychodzi do pracy w naszym banku, nie będzie wcale wielkim dyrektorem. My byliśmy bardzo otwarci, żeby jego kompetencje zaprosić. On podjął decyzję, powiem ci Józefie, o kim mowa, na boczku. I po prostu to, trzeba w to uwierzyć, tak? A jeszcze jak zderzymy ten etos pracy, który wydaje mi się, to moje pokolenie wyniosło od początku transformacji w Polsce, którego chyba nie widać wśród ludzi młodych, no to tu, ta wartość jest absolutnie bezdyskusyjna. Tak. Czas nam się skończył, to może tak po końcowej refleksji każda z was? Że przede wszystkim przestańmy myśleć o osobach starszych jak o oni, tylko przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, jak ja bym był chciał być obsługiwany w banku na przykład, jeżeli będę dojrzałą osobą i to jest ten papierek lakmusowy, czy ta obsługa jest wystarczająco dobra. No ja powtórzę, że nie mamy wyjścia, dlatego że nie stać nas na samych młodych pracowników z wielu powodów. Z powodu tego przede wszystkim, że oni rzeczywiście jeszcze są bardzo zmienni w swoim podejściu i taka rotacja jest nam nie na rękę. Ja mam też znajomych, którzy mówią, że boją się przyjść 31 do pracy, ile CV, znaczy ile osób przyjdzie złożyć wypowiedzenie, zwłaszcza w tych dynamicznych organizacjach, które potrzebują bardzo dużo innowacji. My sami, będąc bardzo prężnie rozwijającą się organizacją, z zeszłego roku rosliśmy dobre 100%, zatrudniamy też osoby po 50 roku życia, na przykład do sprzedaży, bo to są super fajni ludzie, którzy są w stanie też zbudować świetną relację na zewnątrz, mają ogromne doświadczenie, wielkie portfolio i będą z nami pracować przez kolejne pewnie 10 lat. Jak nie dłużej. Arturze? Znaczy, ja myślę, że w ogóle też jest dużo sprzyjających rzeczy na takim sensie, że będziemy żyć dłużej i będziemy mogli pracować, bo jest dużo możliwości, żeby to życie było w lepszym zdrowiu dłużej, żebyśmy mogli się ciągle reedukować, znaczy reedukować to chyba jest niewłaściwe słowo, ale ciągle się edukować, uczać i oduczać, w związku z tym więc możemy mieć nowe zawody. Nie wiem, pojazdy autonomiczne będą nas woziły nawet wtedy, kiedy już nie będziemy w stanie sami jeździć, w związku z tym ta nasza sprawność pewnie będzie długa. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze inne rzeczy, bo jest pani profesor Mączyńska, jak tego nie powiem, to na mnie później nakrzyczy, no bo też ważne jest to, żebyśmy w naszych finansowych instytucjach nie tylko szukali rozwiązań, które będą sprzyjały zwiększaniu bezpieczeństwu finansowemu seniorów, czyli wprowadzają takie mechanizmy, które ten miscelling ograniczą. Jednym z takich mechanizmów jest coś, co wypracowaliśmy razem z Santanderem, z BNP Paribas, a teraz Ergo Hessio. I między innymi z panią profesor Mączyńską, to jest deklaracja odpowiedzialnej sprzedaży, czyli cały zbiór 130 wskaźników, które pozwolą na to, że to ryzyko miscellingu, w tym również do osób dojrzałych, istotnie się zmniejszy, więc namawiam do zainteresowania się tą inicjatywą. Pani profesor. Bardzo, bardzo dziękuję zacnym panelistom, państwu za uwagę. Czas się nieubłaganie skończył, 0 sekund temu, bo tak to ten zegar pokazuje, musimy wstać i pójść. Dziękuję bardzo. Dziękuję.